siema wszystkim. Zaczynamy drugi dzień nierównej walki z tymi siarczystymi mrozami. Jak na razie budzik pokazuje 14 na minusie, ale ma spaść do 16. Tu kolega brodę ma całą białą, zamarzniętą, tak jak ja wczoraj. Chciałem powitać nowych subskrybentów na tym kanale. Przybyło was w 2 tygodnie aż 38 osób. Jestem w totalnym szoku. Fajnie, jak ta liczba pomału rośnie. Ja w ogóle myślałem, że z tymi moimi wulgaryzmami to nagram jeden filmik, stanę zjechany z góry na dół. Tak jak to mój koleżka mówi, pójdę z płakiem do domu, ale przewaga jest raczej tych pozytywnych komentarzy. Także cieszę się i lecimy dalej. Dobra, odbiór mam tu z Macę. Z jednym lecimy na Kazimierz, a z drugim gdzieś koło Klifarza. Dobra, ja mam 9,9, 9,98 i 914. To z przodu tutaj. Pierwsza. 914? No to z przodu jest. Dzięki piękne, do widzenia. Potwierdzi odbiór. Pieniążków nie trzeba wziąć. Nie trzeba, a za drugie też za darmo oddajemy. Plac Wolnica. Przed chwilę zastanawiałem się, czy nie wziąć okularów przeciwsłonecznych. Przecież tak odbija tym słońcem od tego śniegu, że momentami nic nie widać. No ale no co, za godzinę to słońce zajdzie, a ja się będę bujał z tymi oksami do której ja dzisiaj w ogóle jeżdżę. Do 20:30. A ci co tu robią? Chyba nie polują w zimie na zjeżdżających rowerami tam z tej górki. No ja tam raz dostałem prawie 5 dych mandatu. Dostałem pouczenie. Na szczęście. Jeden gagatek tam zjeżdżał z znaczną prędkością. I przydupcył babeczkę z dzieckiem. No i od tamtej pory tam stoją i pilnują. Także jak ktoś tam jeździ, to lepiej nie jeździć. No i dobra, ja mam to gdzieś tutaj dostarczyć. A gdzie jest 13? Glowo, dzień dobry. Jak drugie piętro? Aha, no właśnie tam nie mogłem znaleźć 19. Już miałem dzwonić, żeby komu innemu nie wydać. Czyli tak, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Prowadź maleńka. Ale kurwa numer. Ja się dopiero teraz czaiłem, że ja kasku nie założyłem. Ale że ja nie czułem? No nie, no bez kasku to ja kurde dawno nie jeździłem. Trzeba się będzie wrócić do chaty. Najwyżej jak gdzieś tam będę miał dostawę. No w takich warunkach to ja wolę mieć coś na łbie. Ładnie kurwa dymi mi w mordę. No tak coś czułem, że coś nie zrobiłem, coś zapomniałem. Ale kurwa nie wiedziałem co, dopiero jak zobaczyłem gościa w kasku. Ja się łapę za głowę, a tu chuj, sama czapka. Przelecimy rynkiem. Teraz po południu to raczej nie powinno być dużo ludzi. Ale już czuję, że mi brodę bierze. Zamarza wszystko. No ta całą szerokością. A to jest gdzieś tu skraja na Kroboderskiej. No ziomuś, nie rób takich jaj, bo kurwa ja nie mam hamowania. Volt Partner. Warto przejść teraz w tryb online. Gorąco na mieście. Kurwa, czy ja wiem, czy tak gorąco? No, łańcuch też już daje znaki, że przymarza. To słońce tak trochę świeci, to człowiekowi się przynajmniej wyobraża, że trochę grzeje, trochę cieplej jest. Jak ono zajdzie, to będzie średnio. O tego gościa to ja już mijam trzeci raz. No nie dzisiaj, ale ogólnie. Zapamiętał mi się, kiedyś byłem pod Biedronką. Kolejka jak chuj, czekanie na zamówienie dobre 40 minut, on tam czekał z nimi, ja to popierdoliłem, odrzuciłem, ja tu przyszedłem jeździć, a nie stać jak wódz i czekać mi, łaskawie zamówienie zrobią po godzinie. 15 minut to jest taki max, ile mogę poczekać, ze skwaszoną miną, ale poczekam. No nie wiem, czy to jest dobrze, że ja tu pojechałem tędy, a nie plantami.
sumie ja tam zaraz w prawo skręcę. Kurde, pamać. Łańcuch już nowy zamówiłem. Coś mi się wydaje, że jakąś podróbę Shimano kupiłem. To jest kurwa niemożliwe, że ja po 2 tygodniach łańcuch wyciągnął. Łańcuch będzie nowy jutro, ja mam nadzieję tylko, że nie spierdolił mi ją kasety. Kupiłem w sumie cały osprzęt SLX-a, a łańcuch najtańszy po kosztach. No zobaczymy, mam nadzieję, że nowy łańcuch przyjmie kasetę jeszcze. Gdzie to kurwa miałem podjechać? 8. Dobra. Ale jajo. Co tu się udało odratować? Niech pan odratuje. A te kurczaczki to nie wiem. Niech pan zgłosi, niech pan zrobi zdjęcie i tam wyśle im to. Dobra, ale to do restauracji czy tak? Do Globu. Coś tu musiało cieknąć i przemoczyło, kurde. Ale numer, pierwsza sekacja. Dobra, nie ma problemu, no ja wyślę w każdym razie. Super, przepraszam bardzo, no nie moja wina. Sorki. Nie wiem czy ja dobrze zrobiłem. Ja powinienem to chyba zgłosić i też sobie zdjęcie zrobić. Chuj, nie będę się wracał. Muszę uważać na przyszłość i wyciągać to powoli do jedzenia. Ajaj, ale chujowa akcja. Dobra, mam kolejne podwójne burgerek z Wrackiej. Szkoda, że tak blisko jestem, bo oni potrzebują czasu na przygotowanie tego. No nic, poczekam chwilę. Dobrze, że podwójne znowu. To już będę miał 4. No mam nadzieję, że nie będzie dzwonił, pozbiera to i zje jakoś, no. Pewnie z głębo później będą dzwonić do mnie. No ja powinienem zrobić tego zdjęcia i zgłosić. No nic, nauczka na przyszłość. Dostawę mam tutaj przy wylocie z plant. To będzie szybka akcja. Nie nagrałem sobie odbioru. Pani na tyle miła, że wyniosła mi na zewnątrz i mnie zaskoczyła. No ale nic, odebrałem dwa burgerki i lecę z nimi na jakąś ulicę Hugo Kołłątaja. Czy tam Hugo na tą elegancką ulicą wszyscy. Uwaga, sorry. Sorry, halo. Uwaga, halo, uwaga. Sorry. Uwaga. Muszę drzeć mordę, bo przecież by mi palec odpadł, jak ja bym tym dzwoneczkiem nakurwiać. Ale iskra poszła skokowo. Da się to jak ominąć? Może i się da. Poszedł bokiem. No ten wiaterek dzisiaj jest większy niż wczoraj. Ojej. Minus 14. Coś mi się wydaje, że będzie odczuwalna. Na pewno z 18-19. No nie, przyjemnie jest dzisiaj. Dobra, pierdolę, maski włóż. Tę baterijkę w telefonie też mi wpierdala konkretnie. Już mam 79%. Zaraz trzeba się będzie podłączać pod prąd. Tak jak widziałem wczoraj, to ten telefon się tak zbytnio nie chciał ładować. Jakbym tak zszedł poniżej 30%, to ja nie wiem, czy byłbym w stanie go utrzymać na tym powerbanku, co go mam od głowy, bo on chyba zbyt szybki to on nie jest. Kurwa, ostrożnie na zakrętach, bo liznę naraz. Kurwa, na moim miejscu parkingowym jakiś pies nasrał. Ale schody, ja pierdolę. Kurwa, myślałem, że się obejdzie bez wychodzenia to. Dobry, proszę bardzo. Dzięki piękne, do widzenia. No zadupcony bym po tych schodach nie szedł, za chuj. 5,5 km, jasny chuj. Szalony na hulajnodze. Wariowałeś. Kurwa, jak już raz założyłem ten komin na pysk, to już będę miał problem, żeby go ściągnąć. Normalnie mi morda odmarza. O, tego gościa też wczoraj widziałem. Poznaję po czerwonych spodniach. No, przy takim dziennym ruchu tramwajów, to ja nie wiem, czy nie lepiej faktycznie jechać tam przez park. Jak mi już tak będzie mega zimno, to ja pierdolę całą ocenę. Rezygnuję z tych godzin. Dobra, dojeżdżam z 4.
jest na razie spoko. 4 zamówienia w godzinę, jakby nie patrzeć. Przyparkuję se tam. Może nikt się nie obrazi. Prosimy nie przypinać roweru do barierki. Dobra, spierdalam. Tam pisało, żeby do barierki tylko nie przypinać. Ja nie będę przypinał. Globo, dzień dobry. Proszę. Nie żartujcie, że windy nie ma. Wczoraj wchodziłem na 10, dzisiaj na 8 mi się już nie chce. Zjadę na dół, to ładuję telefon. 57%. A zamyka się, kurwa, bo czasu nie ma. Pojebane. Nawet nie ma za co pociągnąć. Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia. Kurwa, zajebiste. Spróbujemy na tym powerbanku dzisiaj. Jest tu zasięg? W takich windach jest, potwierdź. 51 zł, 44 grosze w godzinę. Godzinówka zajebista. Proszę bardzo. No, bo z Brackiej na hamburgerek. A dokąd? Na Komorowski. Ja pierdolę. Co jest, kurwa, z tym wiatrem? Jechałem w tamtą stronę. Pod wiatr. Wracam, kurwa, z powrotem. Też pod wiatr. Kurde, zimno. Gdyby nie ten wiaterek, to by to nie było aż tak odczuwalne. Dzisiaj w ogóle dostałem SMS-a. Znaczy, ja już wczoraj widziałem te wyzwanie, że za 13 zamówień 40 zł. Jest to jakaś specjalne wyzwanie. Żeby nie powiedzieć, że kurwa limited edition. Specjalnie for me, kurwa. Nie no, ja nie mówię, że to są złe wyzwania, bo ja widziałem tam na forach, że ludzie mają gorsze. Ale niech mi nie pierdolą, że to jest specjalne, kurwa, wyzwanie. Bo ja wczoraj, czy nawet jak było 10 na plusie, to ja miałem za 12 zamówień 42 zł. A teraz jest minus 15. A zamówień trzeba zrobić więcej na to 40 zł. Kurwa, macie, no mogliby to odśnieżyć tu. No ale znowu ja 479. Minus tego etui jest taki, że się zablokować telefonu nie da. Dupca baterie. Dobra. No. Turyści nie rozróżniają chodnika od jezdni. Czy to jest, kurwa, jakaś biblioteka? A 11 jest tutaj. No i co? Tu nie. Dobra, tutaj. Proszę bardzo, smacznego. Do widzenia. Kto by pomyślał, że jedynka jest za trójką? Piąte zamówienie, gotowe. Znowu Bracka. Znowu hamburger. Co jest do chuja? I gdzie tym razem? Na Józe Fitów. Ja to tam przy parku, przy placu inwalidów. Dobra, lecimy. No, przed chwilą właśnie widziałem, jak auto prawie rozdupcyło gościa na pasach.
normalnie przed przejściem dla pieszych lodowisko. Auto jechało. No gość chciał hamować, żeby tamten se mógł przejść. No ale tamten już praktycznie jedną nogą na pasach. No i ten na tym lodowisku hamował, no ale no nie był w stanie się zatrzymać. Jakby tak pieszy na pewniaka wskoczył na ulicę, no to byłby problem. Co, jakąś promkę dzisiaj macie? 0,30 mam teraz. Dzięki. Teraz lecimy do jakiegoś biura. Kurwa, nie lubię do biur jeździć. Dostałem 6,40 na piwku za tamtą drugą dostawę. Dziękuję. Oj no, szkoda, że kamera wyłączona. Właśnie bym jak gość BMW zmiótł z planszy. Ściął sobie elegancko zakręt i delikatnie by mi przypierdolił na czołówę. Jakby tu. Dobry, do pana? Tak, okej. Okay. Proszę bardzo, smacz tego. Dziękuję, do widzenia, wzajemnie. Jak znowu będzie hamburger, to zwariuję. Grodzka, McDonald's podwójne. 91,40 w 2 godziny. Plus ten napiwek tam. Prawie 100 w każdej godzinie. Zajebisty wynik. No tu trzeba uważać na tych torach, na zakręcie, bo wczoraj tu już konkretnie poszedłem bokiem. Opony ośnieżone całe. No, elegancko skrócik ośnieżony. To skaków wszystko, nie? Dobra. Dzięki. Kurwa, w sumie nawet tak fajnie chwilę postać w tym maku. Trochę odtajałem od kaku, trzeba gotówkę wziąć. A pierwsze jedziemy w kaku. Nie zapomnij kasy wziąć, nie zapomnij kasy wziąć. Za 10:05. No ale kurwa, wyjść teraz stamtąd. No teraz to mi jest przejebanie zimno. 3 godziny do końca wyzwania. Teraz to podwójne dowiozę. Nie wiem, czy będę miał 8. Będę miał 8 chyba. Albo 9. Ostrożnie w zakrętach, żebyś tej kurwa koli nie wydupcył. Na szczęście to jest do wydania tu w pierwszej dostawie. Jest to kurwa przejście, jest. Zimno! Dzień dobry. Tutaj pani ma 87, tak? 90 do 90. Super, dziękuję pani pięknie. Jeden. Drugi. Trzeciej, pani ma jeszcze czwarty momencik. I czwarte, proszę bardzo. Dziękuję pięknie, do widzenia. Nie wiem, czy już mówiłem, ale zimno dzisiaj. Kurwa, przejebane. Oj, wiaterek. Po grzywce. Przywiewa. Coś pięknego. Ej, dobra, dostawa jest gdzieś tu po lewej stronie. 73, 71, 69. Cloud to tutaj. Dobre. McDonald's for you? Jakie imię? Nie
pewnie przeczytam. Artur. Okej. Okay. Dziękuję, do widzenia. No ładnie się tu bawią. Chillują bombę, jak to się mówi. Przyszedł sobie z jakiegoś dzbana zajarać. McDonalda sobie zamówił. Dobra, następne. Dajbur za 25 zł. Podwójne? Podwójne. Wiele. Dawno hamburgerka z Dajburu nie wiozłem. $475.36. Mhm. Dobra. Dostawa będzie na Grzegorzewską i pod cmentarz Rakowicki. No to spoko. Nie, jakoś daleko. Jak z tym wyzwaniem? 8 mam. Zrobię to, to jeszcze 3. Spoko, czasowo się wyrobię. Dziękuję. Widzenia. Zamarzam! Widzowie, kurwa, zamarzam! Co to teraz takie modne słówko jest? Tapujemy, tapujemy, kurwa. Tapujemy lejki. Dobra, gdzieś tu. Ciekaw jestem, jakie oni pieniądze zarabiają na tym. Tapujemy, tapujemy. Jakiś tam jeden pierdolnięty widziałem handelkami macha. Jak mu ktoś różyczkę wyśle. To dopiero czuł. Albo ci z tym latkaniem, kurwa, do mikrofonu. To jakiś ASMR. Kurwa, co się z tym światem dzieje? Kurwa, gdzie to? Gdzie ta klatka D jest? Tam byłem pod B. Pewnie to od tyłu, kurwa. Znając moje jebane szczęście. Tam też było C. To gdzie jest, kurwa? Aha. Dobry, proszę bardzo. Dlaczego? Do widzenia. Kurwa, znowu akcja, ja nie nagrywałem. Gość chciał parkować. Typ, co jechał za nim, ostrzej przyhamował. A że ja w ogóle nie mam hamowania tym rowerem, oparłem mu się oponą o zderzak. Zaczął coś tam gadać, że nie wiedział, kto go puknął z tyłu, bo nikogo nie widzi. A tu kurwa rower. No, ale nic mu się tam nie stało, co? Oponą go dotknąłem lekko. Co chłop musi mieć na tej kurierce przejebane w tych okularach? Co każde dmuchnięcie w komin, od razu mu bryle parują. Przejebane. No ale co zrobić, jak ktoś bez tego nie widzi nic. W sumie z drugiej strony i tak nie widzi nic. No, speed niebezpieczna prędkość, kurwa. Mam nadzieję, że tacy mi kiedyś nie będą jedzenia dowozić, jak zamówię coś. Jakby takiemu typowi przyszło tak jak ja z Brackiej, zadupcać hamburgerem gdzieś tam pod Walicę czy pod granicę z zielonkami, no to przecież jeszcze gość zamawiasz na obiad, gość jest na kolację u ciebie. No to jest gdzieś tu, co ostatnio z testami na COVID-a jechałem z apteki. Kurwa. Jest coraz zimniej, nie dość, że mi już cały ryj zamarza, oczy. No właśnie, nie dość, że broda, to jeszcze raz mi się oczy sklejają. Chyba tu. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Kurwa, kolejna rzecz, na którą muszę zwracać uwagę. Trzeba wchodzić w zamówienie i patrzeć, czy klient nie ma jakiejś kwoty do zapłaty.
przed wejściem do budynku, bo tam później kurwa nie ma zasięgu i można popłynąć na parę dyszek, a czasem i stówkę plus. Co to jest? Skrupniczej. Za to zamówienie zarobisz dodatkowo 25%. Skrupniczej na krowodzie. Bierę. Kurwa kawa. Ja pierdolę, ja nie mam bluzy, żeby to zblokować. Nie wziąłem sobie dzisiaj. Czy to się wyleje? Jeszcze kurwa w taką pogodę. No i dobra, odebrałem kawkę, ciacho. Lecę z tym na koniec błoń. Baterie już popadały. Jedziemy z kawą frappuccino jakimś. Ja pierdolę, ile tych nazw jest. Cappuccino, frappuccino, latte macchiato, kurwa. Espresso. Jakiś tam wzorek widziałem, że zrobiła na tej piance u góry. Dobra, dostawy nie nagrałem i raczej już nie nagram. Piona, do następnego.